Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Nadarzyn. Działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Ustawa ta dzieli zadania pomocy społecznej na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy. Z zadań zleconych gminie realizujemy takie świadczenia jak specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zadania własne gminy to zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. Zasiłki stałe są przyznawane osobom, które nie mają uprawnień do świadczeń z innych instytucji. Zasiłki okresowe są przyznawane osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby. Do zadań własnych gminy należy świadczenie w postaci zasiłku celowego. Zasiłki te są przyznawane na zakup odzieży, zakup obuwia, dofinansowanie do kosztów zakupu leków czy energii elektrycznej. Okres jesienno-zimowy jest takim okresem szczególnym, gdyż zwracają się wtedy do nas osoby o pomoc w zakupie opału. Ośrodek Pomocy realizuje także świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy. Każda forma pomocy społecznej jest udzielana na wniosek osoby zainteresowanej. Pomoc ta poprzedzona jest także przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i następnie wydaniem decyzji administracyjnej. Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy Rozwój Szansa Aktywność. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten realizowany jest dzięki wójtowi Januszowi Grzybowi oraz Radzie Gminy Nadarzyn, którzy wyrazili zgodę na udział w projekcie oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5% wartości. Były to kursy zawodowe, takie jak kurs komputerowy, kurs stylizacji i wizażu, kurs kars fiskalnych. Były także zajęcia prowadzone z psychologiem oraz doradztwo zawodowe. W ramach realizacji zadania Aktywna Integracja osoby, które uczestniczyły w projekcie, wspólnie z osobami z ich otoczenia uczestniczyły w wycieczkach organizowanych wspólnie przez Ośrodek Pomocy. Na dzień dzisiejszy realizujemy program rządowy w zakresie dożywiania dzieci. Dzieci korzystają w formie posiłków w szkołach, zaś osoby dorosłe w postaci zasiłków celowych na zakup żywności. Pomoc przyznawana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł lub dochód osoby samotnej 542 zł. Zapraszam wszystkich, którzy mają jakikolwiek problem. W ośrodku zatrudnieni są kompetentni pracownicy socjalni, którzy na pewno Państwu pomogą i nie pozostawią Was bez pomocy.